Serdecznie witamy w chrześcijańskim serwisie informacyjnym Radia Safira. Dzisiaj poniedziałek, 9 października. Zapraszamy do wysłuchania informacji z kraju i ze świata. Zwierzchnicy kościołów w Ziemi Świętej potępiają przemoc w konflikcie izraelsko-palestyńskim i apelują o pokój i dialog. W ostatnich dniach konflikt między Hamasem a Izraelem eskalował. Izrael ogłosił stan wojny. Ksiądz Anne Burkhardt ze Światowej Federacji Luterańskiej apeluje o pokojowe rozwiązania i interwencje społeczności międzynarodowej. Federacja solidaryzuje się z ofiarami konfliktu i modli się o pokój dla Izraela i Palestyny. Papież Franciszek po raz kolejny obsadził wysokie stanowisko w Kurii Rzymskiej kobietą. W sobotę mianował siostrę Simone Brambille na stanowisko sekretarza w Watykańskiej Dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 52-letnia zakonnica zajmuje w dykasterii drugie najwyższe stanowisko po kardynale prefekcie. Uczestnicy Watykańskiego Synodu Biskupów z Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego spotkali się z metropolitą Chlobem z Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Rozmawiano o sytuacji w Ukrainie i o stosunkach międzywyznaniowych w tym kraju w warunkach wojny. Ponad 300 Boliwijczyków zgromadziło się w pobliżu tamy Inkaszaka, aby modlić się o deszcz i koniec suszy. 10 zbiorników zaopatrujących jedno z największych miast kraju, La Paz, posiada wodę jedynie na 135 dni. Modlitwy odbywały się w językach Aymara, Quechua i hiszpańskim. Jeśli nie nastąpią opady deszczu, zasoby wodne miasta wyczerpią się do lutego. Liczący 35 tysięcy członków kenijski Kościół Menonitów zorganizował pierwszą od 8 lat ogólnokrajową konwencję. Spotkanie zakończyło się ceremonią mycia nóg i wieczerzą pańską. Biskup Samson Omondi podkreślił znaczenie misji Światowej Konferencji Menonitów i bliskiej relacji z Kościołem. Sytuacja w Kenii jest trudna z powodu wzrostu cen żywności spowodowanego wojną na Ukrainie. Omondi wyraził nadzieję na ekonomiczne wsparcie dla społeczności i podkreślił głęboką więź z globalnym ciałem Chrystusa. Północnoamerykański oddział Kościoła Adwentystów zorganizował doroczną konferencję Shabbat School. Adwentyści spotkali się wirtualnie na sesjach szkoleniowych i nabożeństwach. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w interaktywnych dyskusjach oraz wysłuchać prelekcji. Podkreślano znaczenie konferencji w życiu Kościoła i znaczenie zaangażowania młodzieży. W Nashville, w kościele baptystycznym North Point Community, odbyła się konferencja dotycząca homoseksualizmu w świetle Biblii. Al Mohler Jr. skrytykował ideę konferencji, twierdząc, że nie może istnieć żadna przestrzeń dla luźnych interpretacji Biblii, także w omawianym kontekście. Andy Stanley, pastor tego kościoła, odpowiedział na uwagi Mohlera, wskazując, że Jezus przyjmował bardziej otwarte podejście do ludzi, różniące się od tradycyjnej interpretacji chrześcijaństwa. Tę perspektywę skrytykowali zarówno Mohler, jak i pastor David Prince. W Polsce został uruchomiony program działania na rzecz zmniejszenia luki w leczeniu psychiatrycznym. Inicjatywa ma na celu poprawę dostępu do opieki medycznej. Wiele osób z problemami psychicznymi nie szuka pomocy z obawy przed stygmatyzacją. Program ma przygotować lekarzy pierwszego kontaktu do rozpoznawania zaburzeń i kierowania pacjentów do specjalistów. Inicjatywa powstała w ramach współpracy Światowej Organizacji Zdrowia, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Ministerstwa Zdrowia. Mateusz Waligura przemierzył w ciągu 32 dni 835 km wzdłuż Odry, od jej źródeł w Czechach aż do ujścia, aby na nowo odkryć jej piękno i zwrócić uwagę na ekologię. W wyprawie towarzyszyli mu fotografka Karolina i dziennikarz Dominik Szczepański. Waligura podkreślił, że Odra jest rzeką pełną opowieści i że Polacy powinni zatroszczyć się o stan rzeki, zamiast traktować ją przedmiotowo. Wspominał o urzekających krajobrazach, między innymi o meandrach, bujnych lasach Dolnego Śląska i tajemniczym opactwie Cystersów. To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Życzymy dobrego tygodnia. Zostańcie na fali Safira FM. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.